Przede wszystkim chcieliśmy zaprosić młodzież ze szkół średnich do tego, żeby mogli pooglądać nasze laboratoria, zapoznać się, czym jest inżynieria biomedyczna. W ramach Dni Otwartych prowadzimy cykl wykładów, również inżynieria biomedyczna wokół nas. Mamy fantastyczną, nowoczesną bazę laboratoryjną. Prezentujemy ją za każdym razem przy takich okazjach. Staramy się pokazać inne laboratoria po to, żeby przedstawić naszą ofertę taką badawczą również dla tych młodych ludzi. Naprawdę fajnie się to ogląda. Odwiedziliśmy laboratorium i jeszcze kilka innych miejsc i wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo interesujące i na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie. Jest to czas największych decyzji, najważniejszych tak naprawdę w naszym życiu poniekąd. Wiadomo, zawsze można potem zmienić wybór, ale jest to zmarnowany czas, dlatego taki dzień otwarty dużo nam pokazuje. Jest tutaj bardzo przyjemnie, bardzo ciekawa atmosfera. Wydział również jest piękny i nowoczesny. Z informatorów niby się można dowiedzieć coś, ale jednak przyjść na uczelnię, zobaczyć na żywo, jak to wygląda, warunki w jakich tam, to moim zdaniem to jest bardzo dobra inicjatywa, na pewno to pomoże w wyborze. Uważam, że warto studiować na naszym wydziale. Możemy poznać zakres praktycznie z każdej dziedziny naukowej, od biologii, przez chemię, mechanikę, elektronikę, automatykę, robotykę. Możemy badać sportowców, możemy tworzyć niesamowite urządzenia robotyczne, możemy wynaleźć coś niesamowitego, co może przydać się w przyszłości, w medycynie czy nawet w innej dziedzinie. Ciekawą rzecz powiedziała instytucja, która ocenia uczelnię, która była u nas w zeszłym roku, to jest Polska Komisja Akredytacyjna, która dała nam w zeszłym roku pozytywną ocenę, a w tym roku certyfikat jakości kształcenia. Mianowicie powiedziała, że czuć u nas dobrą, rodzinną atmosferę na wydziale, a spotykała się ze studentami i z nauczycielami akademickimi, co by znaczyło, że próbka jest wiarygodna, a jednostka jest tym bardziej wiarygodna do tej oceny. Myślę, że po prostu warto do nas dołączyć.